Konon twierdził, bo od razu wam mówię, że Konon stwierdził, że tam jest to całkiem prawdopodobne, w tym chlewiku kiedyś wynajmowali jakimś dziewczynom, uczennicom, wynajmowali tym uczennicom prawdopodobnie z kolejówki tą kuchnię letnią, tak bym bardziej nazwał. No i tam któraś dziewczyna ponoć próbowała popełnić, zrobić sobie krzywdę. To są Krzysztofa słowa, to nie są słowa moje i to są Krzysztofa słowa, to on opowiadał i dlatego on tak nie chce, żeby tą kuchnię filmować. Prawdopodobnie. Ja opowiem historię. I to historia nie wystana z palca. U nas na stacji, jak żył tatuś, mamusia, brat, babcia jeszcze, mieszkali dwie dziewczyny o imieniu Bożena i Wanda. Ta Wanda tak się puściła się, i poszła do pracy na kolej. Pracować była dyżurnym ruchu, tu w Starosielcach, na budce stała. I do jej przychodzili różni kawalerowie, ją smokali i zrobiła sobie bezślubnego dziecko. Bo u nas na Warmii mówili inaczej, męcwała zrobiła. I co? Musiała zakończyć szkołę, ale na ławce, tam gdzie ona siedziała, a po niej pojechał dorosły chłop, który już pracował, ale był kawalerem. I co? On miał nie wymienię nazwiska, imienia, ale napisali na ławce, może będzie ta kobieta Wanda słyszała, jak na nim napisali. Wanda plus baran, brunet się jagnie. Bezślubne. Ja nie wiem, jak to dziecko wyhodowało się. Jak ona wyhodowała. Bo jak chodziło do szkoły, to tylko alkohol. Chlała. Przychodziła do nas, bo mieszkała na stacji, piana bez przerwy. Truła się. Ale ja nie dopuściłem, żeby. A opowiem o tej Bożenie. Bożena też wybrała się, kawaler zabrał na stację inną, do Białegostoku. Mama, jak szkolił się jej, tej Bożeny się dowiedziała, przyjechała do nas, pyta się, widzi, nie ma ubrania Bożeny, nic nie ma, ani sukienek, ani spódnicy, ani bluzek, ani niczego. Pyta się u mnie, u mamusi, u tatusia, u brata, brat też w szkole, bo ja wcześniej szkołę w tym dniu skończyłem, przyszedłem i jem w kuchni letniej i ta matka Bożeny siedzi, też poczęstowaliśmy i pyta się, a gdzie Bożenka? Gdzie moja córka? A ja odpowiedziałem, nie wiem. Jakiś kawaler przyszedł i ją zabrał. A gdzie zabrał? Nie wiem, pani kochana. Ona ze mną poszła do szkoły. Widziałem to na własne oczy. Jak ta Bożena była wymalowana jak laleczka, wypłucana, ta matka akurat miała lekcję pani dyrektor. Nie pan dyrektor, a pani zastępczyni. Wchodzi pukając ze mną, dzień dobry, patrzy się na swoją córkę, nic nie mówiąc podchodzi, z liścia jak dała, aż głowę się spuściła na nic. Zakudły, powiedziała, siadła na miejsce dyrektorki i powiedziała tak przed wszystkimi. Bożeno, ja oczekuję, żeby byłaś czysta, umyta. Te słowo powiedziała tylko. Ta poszła, umyła się w toalecie, przyszła czyściutka, piękna dziewczyna. Piękna dziewczyna i mówi tak do pani dyrektor, można dzisiaj zwolnić z lekcji? Ile jeszcze lekcji? Ona, pani dyrektor, zobaczyła na plan lekcji, poszła do kancelarii i ta Bożena i wszystko, jeszcze mówi, 3 lekcje. Ale ja usprawiedliwie. Przyszła do domu, do nas i mówi tak, jak dziś pamiętam. Krzysiu, Bożena, jedziemy tam, gdzie ty mieszkasz. Pojechaliśmy autobusem, dwoma autobusami pojechaliśmy. Zachodzimy na drugim piętrze, windą. Przyszła gospodyni, przyszedł ten kawaler. Ta mama Bożeny, walizki z szafy, na szafie, pakuje Bożenę ubranie. I Bożena pakuje się. Ten kawaler mówi, a gdzie idziesz, kochanie moje? Ta długo nie czekając, mama do tego kawalera podeszła. Z liścia jak walnęła, to ten kawaler wyciągnął się. Jak długi. Jak stał, taki padł. Ochrząknął się, chciał uderzyć tą kobietę. Matkę Bożeny. Ta stanęła i mówi, spróbuj. Spróbuj uderzyć mnie. To jeszcze raz się jak walnę, to karetka zabierze. Nic nie powiedział, a jeszcze była wtedy milicja. Nie zadzwonił na milicję. Poszedł do łazienki, umył się, bo krew poleciała z nosa, to umył się. Pyta się Bożena, mama u Bożeny, to twój kawaler? Bożena milczy. Czego odpowiadasz? Nie odpowiadasz? Czego nie odpowiadasz? Ja czekam na twoją odpowiedź.
Bożena pod nosem zamarzała, tak. Powiedziała matka Bożeny, zobaczyła na ręku zaręczynowy pierścionek. Podeszła i mówiła tak, daj mi ten pierścionek, rzuć ob ziemię, o podłogę i podeprz. Za wcześnie masz pierścionek na ręce, masz szkołę ukończyć, masz zdrowy zdobyć. I przyjechaliśmy, ja mówię, pani, ale ja nie chcę. My nie chcemy już córki pani, żeby mieszkała u nas na stacji. Niech tam mieszkałoby sobie, niech żeniłoby się, może miałoby lepiej. Nie, panie Kononowicz, panie Krzysztofie, pan będzie się opiekować, a ty masz gówniaro, słuchać się. Słuchać się Kononowicza Krzysztofa i słuchać się mamy Kononowicza i taty. A ja będę przychodzić i przyjeżdżać częściej sprawdzać. Na ławce wypisani, tam gdzie Bożena siedziała. O, jaka Bożena się poprawiła. A oceny miała same nieodpowiednie. Jechała, ledźwo miała trójeczki ze wszystkich przedmiotów. Nawet sprawowanie miała chyba trzy plus, jak pamiętam. Jak tylko dostała z liścia od mamy ze sprawowania cztery plus, a na później coś lepsza była, lepsza. I mówiła tak, prosiła mama Bożeny. Panie Krzysztofie, Krzysiu, ja cię upoważniam pisemnie, żeby ty chodził, jak będą wywiadówki, sprawdzał, jak Bożena się zachowywała, jak się zachowuje. Ja jeszcze byłem gówniarzem, ile lat miałem? Do piątej klasy, no do szóstej zdałem. Miałem gdzieś lat 13, 14 może. Ale ta kobieta poprosiła mnie, żeby ja sprawdzał, jak się uczy, jak wszystko. Chodziłem do szkoły, kolejówki, jak ona miała, Bożena, zajęcia, naukę. Ja do klasy nie zaglądałem, nie, bo nie było można zaglądać, tylko rozmawiałem z wychowawczynią, z dyrektorem, bo znałem, lub zastępcą dyrektora. Dyrektor, jak Bożena się sprawuje? Mnie dzienniki pokazywali, że Bożena staje się lepsza, staje się uczciwsza, staje się sprawiedliwsza, staje się nienaganna. Oceny z przedmiotów, z różnych, coraz lepsze. Nawet z jednego przedmiotu miała oceny piątki. Mówili, ale Bożena się poprawiłeś. Bożenko, przypomnij lata swoje, może wyszłaś już za mąż, może jesteś już dorosłą kobietą na pewno, gdzie dzieci masz. Przypomnij sobie, jak spojrzysz w ekran, jak cię wychowali uczciwie, sprawiedliwie rodzice, a później tam, gdzie mieszkałeś na stacji i u kogo mieszkałeś. Że nie pisali na ławce Bożena plus jakiś tam kawaler, równuje się jagnie. Nie, bo wtedy wyszłaś za mąż. Wtedy poznałeś sobie chłopaka, jak osiągnęłaś pełne lata, jak byłaś dorosłą kobietą, jak ukończyłaś 18 lat, nawet więcej. Wtedy sobie zapoznałaś kawalera. Wiem, że wyszłaś za mąż na pewno, dawno już. Już na pewno masz, twoje dzieci mają już. I chcę tobie, Bożenko, w dniu 3 maja. Nie zapomnę twojej postaci, twojej twarzy, twoich rąk. Nie zapomnę, jak... Dobry stać, czy jakiejś godzinę czasu będziesz filmu nagrywał? Razem chodziliśmy po lekcjach do parku jako dzieci, bawić się. Nie kochać się, tylko w piłkę grać. Jak cieszyłaś się, śmiałaś się i tak dalej. Życzę tobie, Bożenko, jak jeszcze żyją twoje rodzice, dużo zdrowia, szczęścia, pomysłności, radości w życiu. Niech ciebie pierwsza matka, matek najkochańszy, ta, która poszła z ciałem i duszą do nieba. Niech, dobry starczy. Niech tobie pomaga w życiu. Ile czasu ten film będzie? Szczęść Boże dla was.